chciałam przywitać fragmentem piosenki w przeboju słynnej Andy Kiczman, u której uczyłam się 8 lat jej ostatnich w Krakowie. Pojadę na spacer w aleje, dorożką na gumach first class. Znajomych się tłum do mnie śmieje, i mkną chwilę jak z bicza trzasu, a rajer na głowie się kwieje. Szeleści sukienka ażur. O cudne, ukochane aleje, w was szyku elegancji wzór. Kochani przyjaciele, drodzy koledzy, prześwietna publiko, witam was z całego serca. Kochani, to wielka radość dla mnie, żeście tu wszyscy przyszli, zebrali się i że ja mogę was oglądać i być z wami. To wielkie szczęście i dziękuję panu dyrektorowi Jasińskiemu, szefowi tego całego przedsięwzięcia, który w korowód tych aktorów, którzy przeszli przez tę scenę w tych swoich beneficjach, że i mnie włączył. Dziękuję panu serdecznie, że to spotkanie. Proszę państwa, jeszcze chwileczkę zabiorę głos, bo potem już mi nie wolno nic mówić, tylko mam siedzieć w tych pluszach bordowych ze złotem i już koniec i będę nie ma. Proszę państwa, ja chciałam przywitać moich przyjaciół, najbliższych. Tutaj jest na sali taki jeden, z którym przeszłam cały swój żywot. Od krótkich majtek, od pieluch flanelowych, pampersów wtedy nie było, przez piaskownicę aż do dzisiejszego dnia. I tak idziemy przez to życie, pomagamy sobie wzajemnie, rozmaite dziwne potrawy sobie jemy, popijamy i po prostu się lubimy. Chciałam przywitać wszystkich moich przyjaciół, których poznałam w czasie wojny, w czasie okupacji, w Teatrze Podziemnym Tadeusza Kantora. Bardzo dużo im zawdzięczam. Całe spojrzenie na sztukę, na świat, wrażliwość na ten świat i na sztukę, to dzięki nim. I cieszę się, że przyszli. Witam serdecznie wszystkich moich kolegów, aktorów, zwłaszcza kolegów z Jamy Michalika, gdzie spędziłam 20 lat cudownych zabawy, radości, śmiechu, głupot, żartów. I dziękuję bardzo autorom, że wtedy też mnie włączyli w zespół. I te 20 lat były bardzo szczęśliwe dla mnie. Witam wszystkich moich akompaniatorów, kompozytorów, Ewę Kornecką, Leszka Lica, Andrzeja Czopika, Luzka Kaszyckiego, którego tutaj nie ma. I pozdrawiam ich serdecznie i dziękuję za wszystkie, że wytrzymywali wszystkie moje kaprysy, że pisali dla mnie piosenki, że im się chciało ze mną współżyć i partnerować mnie przez wiele lat, prawie 30. Proszę państwa, witam was, publiko, któraście mnie bardzo łaskawie zawsze przyjmowała i ja uważam, że nie zasługiwałam na tyle serca, które doznawałam od waszej strony. I ja bardzo tęskniłam przez te lata, kiedy nie mogłam się z wami spotkać. I dzisiaj jestem bardzo szczęśliwa, że was tu wszystkich widzę.
witam moich najmłodszych przyjaciół, których po prostu w biegu przygarnęłam, zagarnęłam jak swoich i nie chciałabym się z nimi rozstawać. To jest moich byłych wychowanków i obecnych studentów szkoły teatralnej. Dzięki nim moje życie nabrało innych treści, innych walorów i może głębszego sensu. Dziękuję, że zechcieli przyjść. Dziękuję wszystkim. Panie Marto, proszę Państwa, pora jest późna. Najpierw Pani wnuki chciały złożyć Pani ukłon. Prosimy wnuki. Adaś i Marta. Zuzanna i Julia. Marynia Starowiejska. W ten sposób, nie będąc matką, jestem babką. Tadeusz Kwiatkowski, pisarz krakowski. Grafomańska laurka dla Marty Stebnickiej, beneficantki. Zdarza się to niezwykle rzadko, że baba chce być jubilatką. Lecz by kryć się z życiorysem, zwą tą teraz beneficem. Uroczystość tę mi psuje ten benefis. Gadać szkoda, to do ciebie nie pasuje, zawsześ była i jest młoda. Prawda, znam cię lat bez liku, lecz benefis, skądże, gdzie tu? Nie tak dawno w Michalika byłaś gwiazdą kabaretu. Dziś w aktorskiej działasz w szkole i po krajach jeździsz obcych. Twoja młodość gra tu rolę, a w niej może młodzi chłopcy. Od czasu do czasu. Nie wnikajmy więc w intencje, jakie życie twym kierują. Grunt, że wielką masz potencję, tak bym to skrótowo ujął. Jesteś żoną Elliot Kerna, solidarna, zawsze wierna. Spójrzcie tylko, każdy przyzna, warto z takim żyć mężczyzną. Tam się. Dawniej zwano ciebie Bzimką, czy z miłości, czy z pieszczoty. Ferdydurkę rzekł pan Pimko, że świat lubi różne psoty. Zamiast zostać dumną panią albo żoną nad stolnicą, dotknął cię przewrotny anioł i zostałaś aktorzycą. Wszystko jest dla ciebie święte. Teatr, kabaret, telewizja. W szkole jesteś już docentem. Piękna twa życiowa misja. Lecz do ciebie jednak mam żal. Mimo wszystkich twoich zlotów, choćbym prosił, choćbym sklamrzał, nie ceniłaś mych zalotów. Zatem w związku z benefisem życzę szczęścia ci stałego, co sygnuję mym podpisem, weź ten kwiat od Kwiatkowskiego. Maciej Luśnia, aktor Starego Teatru. W pierwszym tak cię walca je
jesteś sama, lecz uśmiechasz się już w pierwszym takcie. Walca jestem sam, lecz wiem, że ty jesteś tuż. Paryż sam, rytm walca odmierza i uczucia moje i twe. Paryż sam równiutko odmierza, cichutko powiada, że to jest walc na trzy. Pa. Co tę zaletę ma? Ma tę zaletę, że nie śpieszy się, ma czas i nie ponagla nas. To walc na cztery pa. Tańczony znacznie mniej, tańczony znacznie mniej, a równy w gracji swej walcowi na trzy pa. A już po chwili to walc na dwadzieścia pa. To walc naprawdę pyszny, znacznie bardziej niż, daleko bardziej niż ten biedny walc na trzy. A już po chwili to jest walc na stopa. To jest walc na stopa. I na ulicznym skrzyżowaniu białe bzy miłośnie nucą go paryskiej wiosny dni. To walc na tysiąc pa. To walc na tysiąc pa. Walc, który dopadł czas i w tysiąc pytań zgadł, co trzeba zrobić, by znów mieć 20 lat. To walc na tysiąc pa. To walc na tysiąc pa. Walc, który dopadł nas i śpiewa naszym dniom, że już budować czas miłości jasny dom. No a w drugim takcie walca płyniesz już w ramionach mych i w drugim takcie tego walca ze mną w głosy liczysz raz, dwa, trzy. Paryż sam rytm walca odmierza i uczucia moje i twe. Paryż sam równiutko odmierza i powtarza i nuci nam, że to jest walc na trzy pa. Co tę zaletę ma? Ma tę zaletę, że nie śpieszy się, ma czas i nie ponagla nas. To walc na cztery pa. Tańczony znacznie mniej, tańczony znacznie mniej, a równy w pracy swej walcowi na trzy pa. A po chwili to walc na dwadzieścia pa. To walc naprawdę pyszny, znacznie bardziej niż, daleko bardziej niż ten biedny walc na trzy. A po chwili to jest walc na stopa. To jest walc na stopa. I na ulicznym skrzyżowaniu białe bzy miłości nucą go paryskiej wiosny dni. To walc na tysiąc pa. To walc na tysiąc pa. Walc, który dopadł czas i w tysiąc pytań zgadł, co trzeba zrobić, by znów mieć 20 lat. To walc na tysiąc pa. To walc na tysiąc pa. Walc, który dopadł nas i śpiewa naszym dniom, że już budować czas miłości jasny dom. No a w trzecim takcie walca przybył ktoś, tym kimś miłość jest. W trzecim takcie tego walca troje nas tańczy po balu kres. Paryż sam rytm walca odmierza i w tym rytmie serca nam drżą. Paryż sam równiutko odmierza, cały radość wyśpiewać chce swą. To jest walc na trzy pa. Co tę zaletę ma? Ma tę zaletę, że nie śpieszy się, ma czas i nie ponagla nas. To walc na cztery pa. Tańczony znacznie mniej, tańczony znacznie mniej, a równy klasy swej walcowi na trzy pa. A po chwili to walc na dwadzieścia pa. To walc naprawdę pyszny, znacznie bardziej niż, daleko bardziej niż ten biedny walc na trzy. A po chwili to jest walc na stopa. To jest walc na stopa. I na ulicznym skrzyżowaniu białe bzy miłośnie nucą go paryskiej wiosny dni. To walc na tysiąc pa, na tysiąc pa. Walc, który dopadł czas i w tysiąc pytań zgadł, co trzeba zrobić, by znów mieć 20 lat. To walc na tysiąc pa, to walc na tysiąc pa. Walc, który dopadł nas i śpiewa naszym dniom, że już budować czas miłości jasny dom. To walc na tysiąc pa, to walc na tysiąc pa. To jest walc na tysiąc pa.